Otwórzcie podręcznik na stronie 24. Poznamy liczbę 17. Jak widzisz, 17 składa się z dwóch liczb: jedynki i siódemki. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie, jak zapisujemy te liczby. Zaczynamy zawsze od góry. 1 i 7. Siedemnaście. Policz kredki, te z lewej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z tej strony mamy 10 kredek. Zobaczymy, ile jest z drugiej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 i 7. Ile to razem? Oczywiście razem to 17 kredek. A teraz spójrz na banknot. Jeden banknot w nominale 10 zł. Oraz monety 5 zł i 2 zł. Wykonajmy sobie działanie. 10 dodać 5 dodać 2. Oczywiście wynik to 17. Ćwiczenie pierwsze. Dzieci wybrały się na wiosenną wycieczkę do parku. Obserwowały ptaki. Spójrz na ptaki, które spacerują po trawie. Policz, ile ich jest. Oczywiście jest ich 16. A ile ptaków odlatuje? 1, dokładnie. Więc ile mamy wszystkich ptaków razem? 16 siedzących plus 1, który odlatuje. Razem mamy ich 17. Przepisz to działanie, proszę, do zeszytu. Jeśli siedziałoby na trawie 17 ptaków, a odleciało 7, ile by zostało? Spróbuj samodzielnie obliczyć to działanie i zapisać je w zeszycie. Ćwiczenie drugie. Zobacz, mamy na obrazku gwizdek sportowy oraz ptaszka, który również jest gwizdkiem. Dmuchając tutaj, wydobywa się dźwięk. Jeśli gwizdek sportowy kosztował 7 zł, to ile kosztuje ten drugi? Jak należy to obliczyć? Zgadza się. Od 17 zł, które wydaliśmy na dwa gwizdki, musimy odjąć 7 zł, bo cenę tego gwizdka znamy. 17 minus 7 to 10. Oczywiście gwizdek ptaszek kosztował 10 zł. W ćwiczeniu trzecim samodzielnie wykonaj obliczenia w zeszycie. Pamiętaj, że możesz korzystać z liczmanów. Ćwiczenie czwarte. Mamy dwa działania. 10 plus 7 oraz 7 plus 10. Spróbuj narysować do nich zadania, tak jak było w przypadku ptaszków lub gwizdków. Teraz otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 31. Siedemnaście.
17. Zapisz poprawnie te liczby. Następnie wykonamy ćwiczenie pierwsze. Na obrazku widzimy budki lękowe ptaków. Policzymy, ile ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Musimy przykleić ich tutaj tyle, ale aby wszystkich razem było 17. Jeśli mamy 7, a mamy mieć 17, to ile musimy przykleić? Oczywiście przyklejamy 10 budek lękowych dla ptaków. Następnie przyklejamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Razem mamy 17 budek lękowych. Ćwiczenie drugie. Wykonamy obliczenia. Jeśli potrzebujesz, naszykuj sobie liczmany. 10 dodać 7. Oczywiście jest to 17. Spróbujemy razem wykonać zadania z pierwszego rzędu, a pozostałe wykonaj samodzielnie. 7 dodać 10? Tak, 17. A gdy od 17 odejmiemy 7, jaki będzie wynik? Masz rację. 10. I nasze wspólne ostatnie zadanie. 17 minus 10. Brawo. Zostaje nam 7. Wykonamy teraz wspólnie ćwiczenie trzecie. Policz lizaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zapisujemy. Teraz waszym zadaniem jest dorysować obok kilka lizaków. Ja dorysuję sobie 3. 1, 2, 3. Jeśli miałam 8 lizaków, dodałam do nich 3 lizaki, to razem miałam ile? Oczywiście 11. Każdy z was może dodać zupełnie inną liczbę lizaków i wykonać to działanie samodzielnie.